Ja to po prostu zobaczyłem. Wojciech Glanc o tragedii na promie. Wie, jak mogło do niej dojść. Od kilku dni głośno jest o sprawie tragedii na promie płynącym z Grecji do Szwecji. Około 100 km od brzegu skandynawskiego kraju doszło jednak do strasznej tragedii i matka i 7-letni chłopiec wypadli za burtę. Szybko wszczęto akcję ratunkową i po około godzinie wyłowiono z wody zarówno matkę, jak i chłopca. Mimo natychmiastowego rozpoczęcia reanimacji i przetransportowania do szpitala, matce i chłopcu nie udało się niestety przeżyć. W sprawie wychodzą co chwilę nowe doniesienia i prawdopodobnie nie poznamy prawdy aż do czasu zakończenia dochodzenia. W sprawie tragedii na promie toczą się dochodzenia. Początkowe doniesienia, które pojawiły się w mediach wkrótce po tragedii na promie, głosiły, że chłopiec potknął się i wpadł do wody, a matka bohatersko skoczyła mu na ratunek. Później rzeczniczka firmy Stena Line przekazała, że zabezpieczono nagrania, które zaprzeczają tej wersji. Obecnie trwają śledztwa w sprawie zdarzenia prowadzone przez polskie i szwedzkie służby. Zgodnie z najnowszymi informacjami obecnie rozpatrywana jest hipoteza o zabójstwie dziecka i samobójstwie matki. O sprawę tragedii na promie z Gdańska, w efekcie której zginęła matka i syn, zapytaliśmy jasnowidza Wojciecha Glanca. Tragedia na promie, do czego naprawdę doszło zdaniem Wojciecha Glanca? Portal Relum skontaktował się z jasnowidzem Wojciechem Glancem, aby porozmawiać o tragedii, jaka miała miejsce na promie z Gdańska do Szwecji. Jak zdradził nam hipnotyzer, on nadal skłania się ku teorii, że był to nieszczęśliwy wypadek, a śledztwo niczego nie wykaże. Ja myślę, że to mimo wszystko paskudny wypadek. Jakoś mi nie pasuje po prostu, żeby ktoś ich jak w horrorach czy thrillerach wyrzucił za burtę. Ale faktem jest, że teraz są te różne dyskusje prowadzone, bo są te różne podejrzenia, że dziecko wyleciało, a ona wyskoczyła. Wyskoczyła za dzieckiem. Tak to czuję, że to jest raczej mimo wszystko jednak koszmarny wypadek. Kropka. Ja zobaczyłem taki obraz, że dziecko gdzieś weszło za wysoko i matka najzwyczajniej w świecie po prostu przez moment się gdzieś odwróciła i nie zauważyła, wyjawił nam Wojciech Glanc. Wojciech Glanc o dochodzeniu w sprawie tragedii na promie. Wojciech Glanc wyjawił także portalowi Lelum swoje podejrzenia odnośnie kwalifikacji dochodzenia i obecnych przypuszczeń śledczych, że za sprawą kryje się coś więcej niż jedynie nieszczęśliwy wypadek. Zdaniem jasnowidza może chodzić o to, by służby miały większe możliwości badania sprawy. Przy tej kwalifikacji prokuratury, służby mają większą możliwość, tak mi się wydaje, sprawdzania bardzo różnych nagrań, czy tam ukrytych kamer. Mimo wszystko należy to sprawdzić, wszelkie możliwości. Ja jednak wierzę, że to był wypadek i że to całe dochodzenie, sprawa zabójstwa i tak dalej, do niczego nie doprowadzi, ujawnił jasnowidz.